Czasami nasza uwaga bardzo poradnie skupia się na jednym i tylko wyłącznie jednym miejscu. Nie dostrzegamy w tym momencie innych rzeczy, które się wydarzają. Nie wiem, czy znasz taką przypowieść, że to jest troszeczkę tak jak w głodzie, albo jak w podróży ze spadochronem. Jeżeli spadochroniarz szybuje z wysoka, to oczywiście jest w tym momencie w stanie zobaczyć bardzo dużo, tak? Jest w stanie zobaczyć to, na co pozwala mu wzrok, owszem. Natomiast w miarę, kiedy ten spadochroniarz jest coraz niżej, to tak naprawdę jego pole widzenia znacznie się zmniejsza. Zapęża się. Na czym polega, w pewnym sensie, na czym polega też moja praca? Praca terapeuty, praca coacha, to próba wystrzelenia ciebie z powrotem w górę. Ponieważ jeśli będziesz więcej, wyżej, to oczysz więcej niż tylko tu. Jak to się mówi, najciemniej jest zawsze pod latarnią. Jeżeli będziesz w stanie unieść się troszeczkę wyżej, będziesz w stanie zobaczyć zdecydowanie więcej. Dlaczego o tym mówię właśnie dzisiaj? Dziś chciałem powiedzieć Tobie kilka słów na temat skupienia własnej uwagi. Być może znasz takie powiedzenie jak samospełniająca się przepowiednia. Pamiętam sam z własnego życia, że miałem tego typu sytuację. Czasami było tak, że mówiłem sobie, jeżeli teraz przejedzie towarzystwo jedno samochodów, coś mi się uda, tak? Jeżeli spotkam 10 lamp zapalonych, będzie wszystko dobrze. Jeśli przejedzie czerwony samochód, coś stanie się złego. W ten sposób skupiałem swoją uwagę na jednej rzeczy. I dostrzegałem tylko to, co było zgodne albo niezgodne z moim zachowaniem, z moim oczekiwaniem właściwie. O co chodzi? Jeszcze inaczej mówiąc. Jeżeli skupiasz swoją uwagę na jakiejś jednej konkretnej rzeczy, nie dostrzeżesz innych spraw. Masz może taką sytuację w swoim życiu, kiedy powiedzmy niesiesz szklankę wody, czy szklankę jakiegoś napoju i mówisz, żebym tylko nie potknął się, żebym tylko nie rozlał i wtedy rozlewasz. Masz takie sytuacje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jeśli coś sobie postanowimy, to będziemy w stanie to i tylko to zobaczyć. Nasz wzrok, można powiedzieć, jak na sobie przez soczewkę, skupiał się będzie tylko i wyłącznie na tych rzeczach. Nie będziemy w stanie dostrzec tego, co jest dookoła. Dlaczego? Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś z Twoich bliskich zachoruje na nowotwór, chorobotwór. Był palaczem, ale również Ty palisz. Jeśli spotka Ciebie tego typu tragedia, że ktoś z Twoich bliskich również palący w tym, że w pewnym momencie pojawi się pewien myśl, może ja powinienem czy powinnam przestać palić. Jeśli on umarł, to ja właściwie muszę zmienić swoje zachowanie, tak? I właściwie masz w tym momencie jedno wyjście, tak? Rzucić palenie. Natomiast w tym momencie często włącza się mechanizm obronny, ponieważ powstaje dysonans poznawczy tak zwany pomiędzy tym, co Ty robisz, a tym, co byś powinna według Ciebie. Dlaczego Cię zmuszają okoliczności? I tak naprawdę powstaje rozdwojenie. Po pierwsze tutaj. Ja palę i muszę skończyć z paleniem. Na przykład. Po drugie, przecież ja muszę jeszcze dalej palić, tak? Mam po prostu pod wpływem nałogu. Paluję, jestem zależniony od nikotyny, czy zależniony od nikotyny. I w tym momencie nasz umysł musi dokonać wyboru. Zatrzymanie się jest niewygodne, ponieważ nie jest zgodne z tym, że jednak jestem uzależniony i nie potrafisz znaleźć sobie dużo energii, dużo siły, motywacji, żeby się zatrzymać. W związku z tym umysł zaczyna wybierać to, co jest dla Ciebie wygodne. W różny sposób, tak? Jeden z tych sposobów to może być racjonalizacja. Ja piję, ja palę, ale ona paliła, czy on palił 4 papierosówki dziennie, ja palę tylko 2, tylko 2 paczki. Albo palę tylko sliny, albo tylko miętowe. Może być intelektualizowanie, tak? No, to w sumie na wiele osób pali i nie każdy z nich właściwie umiera. Nie każdy ma na to płuc.
może być również na przykład minimalizowany, tak? Najpierw jedne, ale tylko, czy piję tylko jeden kieliszek, albo pana tylko jeden papierosa dziennie. Czyli w różny sposób, znaczy to dopasowuje się do tego, żeby to nie było wygodnie i żebyś mógł nadal kontynuować swoje zachowanie. Jaki to ma związek z tym, co mówiłem o skupianiu swoich uwag? Profesor Paszkiel powiedział, który jest jednym z twórców teorii zmiany, a również też informatykiem z wykształcenia, mówi o tym, że właściwie w pewnym momencie, jeśli skupiamy swoją uwagę na jedną i wyłącznie tylko jednej rzeczy, to tak naprawdę nie będziemy w stanie zobaczyć nic innego. Natomiast można z tego wyjść. W jaki sposób? Poprzez tworzenie atraktora. Czym jest atraktor? Atraktor jest innym punktem, na którym będziesz skupiał, czy będziesz skupiał swoją uwagę. Na czym to wszystko polega? No przede wszystkim wyobraź sobie taką sytuację, że masz niskie poczucie wartości, tak? Wobec tej boksera, który stoi przed walką w napięciu. No widzisz te napięte mięśnie, czasami może podskakiwanie, lekkie, tak? Więcej energii. Właściwie no czeka na, jak na, można powiedzieć, jak koń wyścigowy w boksie, tak? Albo jak psy, które podczas wyścigów czekają, żeby wypuścić, żeby go nie miał jakąś króliczkę zającą. Czyli dostrzegasz tylko to, co jest zgodne z twoim poglądem. Czyli mówisz, ja jestem osobą, no nic nie warto, mam niskie poczucie wartości. To jeżeli będziesz na przykład wchodzić, czy wchodziła w towarzystwo, gdzie ktoś się śmieje, to w tym momencie pomyślisz sobie, ok, śmieją się ze mną, tak? Ze mnie, tak? Jeśli tobie coś się nie uda, no to oczywiście zasługuje tylko na porażkę. Jeżeli coś osiągniesz, to powiesz, no udało mi się, tak? To był cud. Wydarzyło się. Zdarzyło się. Czyli w ten sposób będziesz jakby cały czas utwierdzać siebie w swoim niskim poczuciu wartości. Natomiast jeżeli skupisz swoją uwagę na czymś innym, masz szansę to zmienić. Wróćmy teraz do mojego zdania o atraktorze. Wyobraź sobie, że mamy tą samą linię, tak? Mamy swoją uwagę skupioną na jakiejś rzeczy. Właściwie no tu jest dole, tak? Można powiedzieć, że to jest niskie poczucie wartości. Wyobraź sobie, że to nie jest linia, że to jest coś w rodzaju takiej płachty, gumy. Jeżeli skutecznie zaczniesz skupiać swoją uwagę w innym miejscu, właściwie no w przyrodzie wszystko dąży do równowagi, tak? W pewnym momencie tu powstaje wybrzuszenie, tu zaczynasz skupiać swoją uwagę. Natomiast to stopniowo, dotychczasowe twoje postępowanie będzie znikało. Owszem, będzie to samo. Zmieni się punkt nacisku. Tu już będzie wysokie poczucie wartości. W jaki sposób można to zrobić? Podam przykład, który ostatnio podałem na szkoleniu we Władysławowie, które prowadziłem dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zacznij codziennie dostrzegać każdy najmniejszy swój sukces. Niech to będzie zupa, którą gotujesz, posmakuje twoim bliskim. Niech to będzie przyniesienie zakupów. Niech to będzie naprawa komputera, to udało się przewrócić system, tak? Niech będzie to rozmowa z tym swoim bliskim, na tym ci zależy. Niech to będzie fakt, że zmusiłeś się rano, żeby wstać z łóżka. Niech to będzie problem 24 godziny, tak? Wytrzymałem tą godzinę. Dzisiaj nie piję. Dowolna rzecz, którą uznasz chociażby za najmniejszy swój własny sukces. Dlaczego to jest takie ważne? Gwarantuję ci, że jeżeli przez miesiąc, może dwa, będziesz zwracać uwagę swoją tylko na te rzeczy, które tobie się udało, a właściwie, które osiągasz jako swój sukces, to twoja uwaga się wyostrzy. Będziesz zauważał przede wszystkim te rzeczy, które są pozytywne, które tobie pomagają, które dają tobie sukces. I przestaniesz zwracać uwagę na to, co jest niespójne z twoim nowym nastawieniem. Dlatego zachęcam ciebie, żebyś codziennie notował czy notowała swoje sukcesy, nawet najdrobniejsze. Przynajmniej przez miesiąc, może nawet przez dwa. Również notuj sobie momenty, sytuacje, które są dla ciebie źródłem radości, tak? Równie ma to znaczenie dlatego, że notując takie momenty, będziesz potem mieć przed sobą gotową listę sukcesów, jak będzie ci trudno.
podawał listę sposobów, które mogą w stanie poprawić ci humor, tak? Dać tobie radość, dać tobie uczucie zadowolenia z samego czy z samej siebie. I w tym momencie zacznij dostrzegać swoje dobre strony i swój dobry nastrój. Weźmy swoje życie, swoje ręce. I w tym momencie twoja uwaga, nawet jeżeli nie da się niestety tak żyć, że nie będziesz czasami spadać na ten skarbowalnik w dół i twój obszar będzie się zmniejszał, obszar, który widzisz, z wielkiego obszaru, jesteś wysoko, coraz niżej. Pomimo tego, twoja uwaga będzie się skupiała, ale tylko na tym, co jest dla ciebie ważne, na tym, co jest dobre. Na tym, jak można stworzyć nowe miejsce w twojej uwadze, jak można stworzyć i zmienić twoje podejście do siebie i do życia. Jeżeli chcesz, bardzo proszę o dodawanie komentarzy do tego filmu oraz o dzielenie się swoimi przemyśleniami na temat dzisiejszego mojego mikrowykładu. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam również na swoją stronę www.dariuszdopierano.pl, na stronę na Facebooku, Facebook.com/ prywatna strona osobowości bez polskich znaków, ewentualnie na stronę, gdzie dzielę się swoim prywatnym światem poezji, czyli Facebook.com/ prywatny świat, też bez polskich znaków. Zapraszam również do polubienia filmu, udostępnienia go i do wykorzystania tych umiejętności, tej wiedzy w praktyce. Jeszcze raz proszę, zwróć uwagę, czy najbliższy miesiąc, dwa miesiące na to, co tobie wychodzi, na to, jaki sukces osiągasz lub oraz na to, co dalej tobie źródło radości. Gwarantuję, że jeżeli będziesz uważnie wykonywać to ćwiczenie i skupiać swoją uwagę przede wszystkim na tym, to odczujesz różnicę, ponieważ twój umysł w oparciu o ten wspomniany przeze mnie wcześniej mechanizm dysonansu poznawczego będzie zauważał tylko to, co jest zgodne z twoim nastawieniem. A jeżeli będzie coś innego, to twoja świadomość będzie przynajmniej starała się w jakiś sposób odsuwać to, wypierać to ze swojej świadomości. To zapraszam do skorzystania z tej wiedzy i pozdrawiam serdecznie.